Dzień dobry, witajcie na naszym nowym kanale. Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla Was materiał dotyczący spektakularnego lotu Suzuki nad rondem, zakończonego twardym lądowaniem. Materiał spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem z Waszej strony, dlatego też postanowiliśmy kontynuować cykl analiz wypadków drogowych, tych bardziej spektakularnych i mniej spektakularnych. Na pierwszy ogień przygotowaliśmy materiał dotyczący wypadku drogowego, który miał miejsce w kwietniu bieżącego roku na drodze ekspresowej S8 w rejonie węzła Zambrów Wschód. W wypadku uczestniczył motocyklista, dla którego to zdarzenie zakończyło się niestety tragicznie. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Wam szczegóły tego tragicznego, ale zarazem spektakularnego wypadku. Zapraszam do oglądania. Zdarzenie polegało na tym, że motocyklista jechał prawdopodobnie lewym pasem i z jakiegoś powodu doprowadził do utraty stateczności, przewrócił się na drogę i w trakcie tego ruchu pozderzeniowego wyprzedził pojazd osobowy, który następnie bez zatrzymania odjechał z miejsca zdarzenia. Dojeżdżamy do miejsca wypadku drogowego, do którego doszło na trasie S8 w kierunku Białegostoku na węźle Zambrów Wschód. Tu już dojeżdżamy do miejsca zdarzenia. Na lewym pasie ruchu powinien być widoczny ślad hamowania motocykla. Jest widoczny doskonale ten ślad, który idzie w kierunku lewego pobocza. Uszkodzona bariera energochłonna i dalej już ślad znaczony przez sunący motocykl w postaci płynów eksploatacyjnych. Tutaj w tym miejscu motocykl prawdopodobnie się zatrzymał po zdarzeniu. No teraz właśnie jedziemy z tego kierunku, z którego wyjeżdżał pojazd nagrywający. I tutaj włączymy się na drogę, na pas, po którym jechał samochód osobowy. I jeszcze raz widzicie ślady, które pozostawił motocykl w trakcie ruchu pozderzeniowego do pozycji powypadkowej. Mimo tego, że parę dni już upłynęło od zdarzenia, to jednak ujawniliśmy na miejscu ślad hamowania motocykla, prawdopodobnie pochodzący od tego, z tego zdarzenia. No i to najczęstszy przypadek utraty stateczności, zblokowanie przedniego koła. Dalej już motocyklista nie ma szans, nie panuje nad jednośladem i jest koniec jazdy, można powiedzieć. Dalej były uszkodzenia słupków wspierających bariery energochłonne na lewym poboczu. No i ślady już powstały prawdopodobnie od płynów eksploatacyjnych oleju silnikowego motocykla, które znaczył w trakcie ruchu pozderzeniowego aż do położenia powypadkowego. A to oczywiście po obróbce naszych pomiarów i dokumentacji fotograficznej z dużą dokładnością będzie można ustalić te wszystkie wymiary położenia śladów, między innymi też położenie motocyklisty, bo widać było jeszcze resztki śladów krwi na drodze. No, takie czynności standardowo przy analizie każdego wypadku powinny być wykonywane, no bo bez tego nie wiadomo, nie ma podstawy do wykonania jakichkolwiek obliczeń. Istotna jest też geometria jezdni w miejscu zdarzenia. Tutaj akurat jest to o tyle charakterystyczne, że mamy lekki wznios przed węzłem. Czyli ten motocyklista był lekko schowany w stosunku do samochodu, który jechał przed nim.
także kierujący pojazdem poprzedzającym niekoniecznie mógł od razu zauważyć tego motocyklistę. Dlatego też wykonaliśmy te oględziny również na odcinku kilkuset metrów przed ujawnionymi śladami. Przygotowując ten materiał, zidentyfikowaliśmy dokładnie miejsce zdarzenia, to znaczy jego położenie. I jest to 8 km, 7 hektometr trasy S8. Jest to początek nagrania. Jak widać, na razie nic ciekawego się nie dzieje. Natomiast idąc do przodu, widzimy samochód osobowy poruszający się lewym pasem ruchu, który następnie wykonuje manewr zmiany pasa ruchu z lewego na prawy. Tutaj już widzimy w rejonie lewego kadru, lewej krawędzi kadru, jakiś obiekt, który przemieszcza się za samochodem osobowym. Jeszcze kilka klatek do przodu. Można tutaj zidentyfikować ciało motocyklisty i motocykl, którzy przemieszczają się po poboczu nieutwardzonym na pasie rozdzielającym jezdnię. W dalszej części nagrania widoczne jest dalsze przemieszczanie się samochodu osobowego i ciała motocyklisty oraz motocykla. Mniej więcej w tym momencie dochodzi prawdopodobnie do uderzenia ciała motocyklisty w podporę bariery energochłonnej. Co się dalej dzieje, to motocykl przemieszcza się dalej, sunąc po jezdni, właściwie w sposób swobodny, bez kontaktu kolizyjnego z jakimiś innymi obiektami. Natomiast tutaj widoczny jest kask motocyklisty, który oddzielił się od, czyli spadł po prostu z głowy motocyklisty w wyniku uderzenia. No, widoczne są latające fragmenty uszkodzonego motocykla, prawdopodobnie tuman kurzu wzbity przez ten motocykl i ciało motocyklisty. I w tym momencie pojawia się w tym rejonie ciało motocyklisty, które przemieszcza się dalej po jezdni. W dalszej perspektywie mamy tuman dymu, który powstał w wyniku sunięcia motocykla po podłożu. Widzimy dalej ruch ciała motocyklisty do położenia powypadkowego. Mniej więcej w tym miejscu już to ciało się zatrzymało. Natomiast motocykl sunie dalej. Prawdopodobnie w tym momencie już doszło do wyprzedzenia samochodu osobowego przez sunący motocykl. I dalej można domniemywać na podstawie tego nagrania, że motocykl znalazł się przed pojazdem osobowym. Natomiast nie można tutaj ustalić, w którym dokładnie momencie i w jakim miejscu zatrzymał się ten motocykl po zdarzeniu. Na podstawie tego nagrania można odtworzyć tylko fragment tego zdarzenia, czyli widzimy już post factum przewróconego motocyklistę wraz z motocyklem, sunącego go po podłożu i samochód osobowy, który zmieniał pas ruchu z lewego na prawy. Żeby przeanalizować dokładnie to zdarzenie, no to musimy ustalić, co się działo wcześniej, czyli ten jakby początek zdarzenia, czyli okoliczność, która spowodowała, że motocyklista prawdopodobnie podjął jakiś manewr, który skutkował jego przewróceniem. Na podstawie nagrania nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co spowodowało przewrócenie się motocyklisty wraz z motocyklem na podłoże. Do ustalenia przebiegu zdarzenia niezbędne jest przede wszystkim określenie wyglądu tego miejsca, w
w tym głównie jego geometrii, czyli poszczególnych odległości między charakterystycznymi punktami, szerokości pasów, odległości między słupkami, między podporami barier energochłonnych, czy też odległości pomiędzy znakami pionowymi, poziomymi i tak dalej. Drugą, nie mniej istotną sprawą jest ustalenie położenia ewentualnych śladów wypadku. No, w tym przypadku można oczekiwać, iż ślady na miejscu zdarzenia powstały. Ślady rozciągały się na relatywnie długim odcinku i to jest mniej więcej, mierząc od początku śladu blokowania, który znajduje się w odległości około 81,5 metra za przyjętą przez nas bazą wymiarową, do miejsca, w którym ujawniono, w którym znajdowała się ostatnia plama prawdopodobnie oleju silnikowego motocykla po zdarzeniu. Mierząc w linii prostej, to była odległość 305 metrów. W tym miejscu dochodzimy do najważniejszej kwestii tej analizy, a mianowicie ustalenia prędkości pojazdów biorących udział w zdarzeniu, czyli motocykla i motocyklisty oraz samochodu Subaru. Przy czym prędkość motocykla ustaliliśmy na początku fazy przewracania się na podłoże. Samochód poruszał się ruchem w przybliżeniu jednostajnym. Prędkość samochodu oscylowała w granicach 118-120 km na godzinę. Prędkość motocykla na początku fazy przewracania to było około 180 km na godzinę. Oczywiście wcześniej motocykl już był hamowany z pozostawieniem śladu blokowania, a zatem jego prędkość na początku śladu hamowania była na pewno większa niż w momencie przewrócenia na podłoże. Ruch pojazdów od początku fazy przewrócenia motocykla przedstawiliśmy wizualizacyjnie z różnych ujęć. Tutaj co jest charakterystyczne? No, charakterystyczne jest przede wszystkim to, że prędkość motocykla jest znacznie większa od prędkości samochodu Subaru. Motocykl wyprzedza w tym ruchu pozdarzeniowym samochód Subaru. Znajduje się on w polu widzenia kierującego samochodem Subaru w pewnym momencie, ponieważ motocykl znajduje się przed tym pojazdem. Problematyczne było uzyskanie, też odtworzenie w sposób idealny ruchu pozderzeniowego ciała motocyklisty, ale z punktu widzenia obliczenia prędkości motocykla ruch tego ciała nie był istotny, dlatego też ten ruch ciała motocyklisty na wizualizacjach jest tylko poglądowy. Skoro wiemy już, co się działo w fazie następującej po przewróceniu motocykla, to teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co się działo w fazie przed przewróceniem, czyli co mogło spowodować manewr skutkujący utratą stateczności i sunięciem motocykla po podłożu. Właściwie w tym przypadku mamy dwa możliwe warianty. Możemy założyć, że motocykl przed zdarzeniem poruszał się lewym pasem ruchu, prostoliniowo w przybliżeniu. Natomiast dla samochodu Subaru są możliwe dwa warianty, czyli ruch lewym pasem ruchu aż do miejsca, w którym później zaczął go zmieniać na prawy, lub też zmianę z pasa prawego na lewy, a następnie już w trakcie przewracania motocykla i po jego przewróceniu zmianę pasa ruchu z lewego na prawy, w tej fazie, która jest widoczna na nagraniu kamery. A tutaj przygotowałem taką krótką symulację
dla ruchu, dla tego wariantu zmiany pasa ruchu przez samochód osobowy. Tu widzimy moment przecięcia osi jezdni i kontynuację ruchu przez samochód osobowy do pozycji odpowiadających mniej więcej początkowi miejsca, w którym motocyklista już był w fazie hamowania na początku przewracania się na podłoże. Czy w tej sytuacji kierujący samochodem osobowym mógł przystąpić do manewru zmiany pasa ruchu, czy też nie? A tutaj jest kwestia do dyskusji. Na ekranie mamy teraz widok z poziomu lusterka wstecznego samochodu osobowego. Widoczna jest sylwetka motocykla i motocyklisty, natomiast rzeczywiście jest to bardzo mały przekrój. Może występować pewien problem przy ocenie prędkości motocyklisty przez kierującego samochodem. Pozostawiam otwartą kwestię tego, czy kierujący samochodem w tej hipotetycznej sytuacji manewru zmiany pasa ruchu z prawego na lewy mógł przystąpić do tego manewru, czy nie mógł. Nie mamy wystarczającego materiału dowodowego, żeby taką pełną analizę w chwili obecnej przeprowadzić. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie materiał. Jeżeli znane Wam są jakieś ciekawe zdarzenia, które warto by było przeanalizować, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia.